Kwiatkowska, gram w klubie GTK Gdynia na pozycji numer 1 z numerem 24. W jakim celu idziesz do SMS-u? Trwała przywiozę z koszykówką, więc uważam, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego daje ogromne możliwości rozwijania swojej pasji oraz przybliży mnie do mojego marzenia, jakim jest grać w Ekstraklasie. Motywujesz się przed meczem? Lubię w pokoju posłuchać muzyki, a później w szatni przed meczem po prostu zamknąć oczy, uszy i się zmotywować, żeby ja zagrać jak najlepiej. Jakie jest twoje największe osiągnięcie? Siódme miejsce na Mistrzostwach Polski U14, drugie miejsce na Mistrzostwach Polski U16, drugie miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i wyjazd z kadrą Polski na Mistrzostwa Europy. Opowiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z koszykówką? Moja przygoda z koszykówką zaczęła się bardzo przypadkowo, ponieważ z tatą poszłam na mecz Lotosu Gdynia jeszcze wtedy. I zapraszali na treningi dziewczynki w rocznikach 99 i 2000. Przyszłam na pierwszy trening, spodobało mi się, ale musiałam godzić koszykówkę z żeglarstwem, ponieważ jeszcze wtedy to trenowałam. Później trener Słomiński przyszedł na trening, powiedział, że następne treningi odbywać się będą w zespole szkół numer 14 w Gdyni. I tam była trenerka Biebrzycka, powiedziała, że dobrze sobie radzę i że zapraszam mnie do szkoły. To musiałam wybrać pomiędzy koszem a żeglarstwem, no i wybrałam koszykówkę. Obawiasz się przed przyjściem do szkoły? Że nie dam sobie rady i nie odnajdę się w zespole. Co chciałabyś poprawić po przyjściu do szkoły? Swoje umiejętności oraz nabrać odwagi i uwierzyć w swoje możliwości. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie? Chyba gdy trafiłam z połowy na wygraną i wygraliśmy wtedy jednym. To było na turnieju. Kto jest twoim idolem i dlaczego? Moim idolem jest Derrick Rose, ponieważ dla niego wszystko jest możliwe, pomimo tych kontuzji, co doznał. A po drugie gra na tej samej pozycji, jak ja i chciałabym być. Chociaż w małej ilości. Jaka jest najśmieszniejsza rzecz, jaka cię spotkała? To było na kadrze Pomorza. Miałyśmy kupić wodę na mecze i na treningi. I Ania wpadła na granie w pomysł, bo to były takie duże zgrzewki, znaczy te 5-litrówki, to żeby tego nie nosić, mieliśmy sobie wziąć wózek, to znaczy ja miałam wziąć. I sobie wzięłam te wszystkie wody i był krawężnik, trzeba było pod niego wjechać. To ja wpadłam na granie w pomysł, a myśl rozpęd. Wzięłam rozpęd, waliło mi się wszystkie wody, prawie pękły, no, taka nudna trochę. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Elza! Ulepimy ci bałwana, no chodź zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię, nie chowaj się, uciekłaś już gdzieś co? Bawiłyśmy się razem, teraz nie. Dlaczego tak jest, czy nie?